Siema, siema, jestem Rayleigh Jibble, to jest kolejny odcinek z naszej serii na wschodzie, oczywiście na Eastern. I bardzo miło was gościć mi tutaj na tym odcinku, ponieważ no dawno sobie nie było nagrywamy jakieś takie odcinki w ogóle singla, bo teraz w większości streamy na Twitchu. I bardzo ważna uwaga, wbij nas na Twitcha sobie po prostu, daj followka, bo niedługo 7 tysięcy nam stuknie, a na 7 tysięcy rozdaję aż 10 VIP-ów, więc serdecznie zapraszam. No i też subik, lajek. Na ostatnim czasie mam takie samo twórstwo, po prostu wyszkolone do perfekcji, że naprawdę masakra. No ale mniejsza. Sorry. Dobra, jednak picie Pepsi chyba przed odcinkiem nie jest zbyt dobrym pomysłem. Jeśli ktoś nie wie, czym jest Eneba, to już tłumaczę. Eneba.com to nowy rynek gier oferujący ponad 10 tysięcy produktów cyfrowych. Z coraz większym zainteresowaniem rozszerza swoją bibliotekę tak, aby była punktem podniesienia dla wszystkich twoich potrzeb. Gry możecie kupić na różne platformy: Nintendo, PlayStation, Xbox oraz PC. Eneba uważa, że klient nie powinien martwić się, czy jego kod zadziała, czy nie. Dlatego oferuje całodobowe wsparcie na żywo. Pamiętaj, że z kodem Riot otrzymasz zniżkę aż 3% na wszystkie produkty. Okej, słuchajcie, dzisiaj prace takie dosyć fajne, bo w sumie najbardziej lubię się zbieranie kostek. Oczywiście kostek koniczyny, tak jak w poprzednim odcinku było prasowanko. Kumbań, tak sobie patrzę, strasznie tutaj pusto jest. No w sensie nie mam gdzie go postawić. Prawdopodobnie niebawem pojawi się tutaj gdzieś jakieś... No, może tutaj gdzieś z tyłu coś, nie wiem. Coś muszę wybudować dla niego, tego kombajnika, ale może tu gdzieś postawię jakąś wiatę taką. Może też to mnie nie ma nie pasować. No nie, coś wykombinuję po prostu na kombajnik, bo stoi pod chmurką, a średnio, żeby tak było, nie? Więc dobra, dzisiaj będziemy sobie zbierać kostki, jakby nie mam nic więcej zaplanowania. Nie mam nic więcej zaplanowane na ten odcinek, więc po prostu pozbieram sobie kostki. Wam jeszcze pokażę, jakie tam miejsce ogarnąłem sobie, na, że tak powiem, na strychu. I zaraz, o, trzeba dać tym. Krótko mieść. Cześć pies. Siema. Dobra, laty sobie piaty. Dobra, więc tak. Miejsce wygląda w ten sposób. Tu mamy tą lucernę oczywiście. Suchą lucernę, tu jest słoma. Ogólnie sporo rzeczy też sobie zniosłem jakby z góry na... No właśnie tutaj. O, okej, okay, damy sobie troszeczkę. Zniosłem sobie z góry do koryta dla nich. Czy już to wszystko jest ok? Czekajcie. Jak tam się trzymacie krówki nasze? Okej, okay, wody trochę brakuje, ale to myślę, że tam się im kiedyś dowiezie. Jak na razie czekam, aż one zaczną się, powiedzmy, cielić. Ale mieliście rację, że będzie tyle krów, ile ten, więc tam wiadomo, jakieś tam niepewność też może być. Ale ogólnie będzie sporo ich. Więc czekam niecierpliwie. Tutaj słoma też jest, więc fajnie. O, tutaj sobie śmiesznie położyłem tą kostkę. Może jakoś sobie tak położę? Wow, zasiedza mi się, dobra. To niech stoi sobie, albo dobra, że wezmę ją tak. Niech będzie. Dobra. Zatankujemy sobie jeszcze 3 peka, ponieważ doskonale wiecie, że z tymi czasy nie chcę się tego robić, ale teraz trzeba. Więc wezmę sobie po prostu jakiś kanister. Na razie może być ten jeden, czemu by nie? Okej, okay, chodź. Weźmiemy go. Ale nie wiem nawet, czy dwa nie wziąć, bo w sumie dwa mogą wziąć i sobie zatankować. Skoczę po jeszcze jeden, bo on totalnie nie ma nic paliwa, więc pasowałoby troszkę go zatankować. Okej, okej. Dobra, no i będziemy sobie dzisiaj zbierać właśnie te nasze. Okej, okay, szybko jakoś to poszło. O, już jest full, no i fajnie. To co, odpalamy. A, i też słuchajcie, informacja ważna. Ponieważ wiem, że chcieliście, żebym wam żebym grał tym shifterze na skrzyni biegów i tak dalej. Okazało się jednak, że no to 3PK skrzyni totalnie nie pasuje, ponieważ ma troszkę dziwne zadźwięki takie, które nie pozwalają mi na normalne użytkowanie skrzyni, bo jest totalnie taki nierealistyczny dźwięk, że postanowiłem grać jakby tutaj na jednym automacie, niestety. Także przepraszam was serdecznie za to, ale po prostu no, nie będę robić na siłę nic takiego, co wygląda średnio. Dlatego po prostu dzisiaj lecimy sobie tak jak zwykle i myślę, że nie będzie żadnych chyba problemów, mam nadzieję, co nie? Okej, okay, bo jakby nie jest też tak totalnie źle, poczekajcie, może sobie odepnę, albo sobie nie będę odpinał, bo trochę mi się stawki jeszcze ładują w tym czasie. A, czekajcie. Gram sobie na skrzyni biegów sporo i wiem, że tak dodaję gazu i rzucam wsteczny, to gazem operuję sobie, żeby móc po prostu cofać, nie? Okej, okay. Cofać do tyłu, bo przecież można do przodu. Dobra, więc, aha, czekajcie. Skoro tak, to tak, polecimy sobie, że nam się... Już się zaczyna, już się zaczyna. Nie no! Po prostu tragedia jakaś, wybaczcie mi za to wszystko teraz co robię. Czy stąd wyjadę?
No tak, moje realistyczne granko zawsze się kończy zwykle na samym początku. Okej, czekajcie. Standard, oczywiście u mnie to jest standard. No i też uważam, że... Okej, spokojnie. Spokojnie, ostatnimi czasy na streamie strasznie się rozdrażniłem. I muszę nauczyć się nad tym wszystkim panować, bo po prostu nie wyrobię. Nie wyrobię totalnie. Ogólnie tak, mamy dzień 9. Jest ostatni dzień wiosny, więc fajnie, żeby to sobie domknąć wszystkie te sprawy, no że tak powiem, wiosenne. I ruszyć oczywiście z niedługo ze żniwami, które się rozpoczną w środku lata, co prawda, więc może troszeczkę być problem, jeżeli o to chodzi. W sensie, jeżeli chodzi o jakieś tam zajęcia na gospodarstwie, bo nie planuję raczej żadnych jakichś tam pomoc sąsiadom czy coś jakimś innym rolnikom. Więc pewnie kolejny czy to będą jakieś żniwa rzepakowe albo coś takiego, no nie wiem, zobaczymy jeszcze. W każdym razie coś tam na pewno się wymyśli. Dobra, zajrzymy sobie na poletko tutaj, okej. Powinno się to ogólnie bardzo fajnie, jak chodzi o zbieranie. Albo sobie zajdziemy jeszcze, czekajcie, trochę dalej. Chyba nie mam tego włączonego, nie mam, no i fajnie. Bardzo, bardzo dobrze. Tak mówię, będzie bardzo dobrze się to tam zbierało, ponieważ mamy tutaj, był jakby ten jeden gruby pokos i jeden średni. Tu średni i tu gruby, nie? Więc powinno nam się spoko zbierać, ale nie wiem, jak to wyjdzie do końca. Jak już tak ona... wiecie... w grze? Okej, okay. Oczko. Dobra, no i też tak. Mówiliście też mi, żebym starał się nie robić, a okej, okay, jedziemy tu i tak dalej. Oczywiście, że macie rację, po prostu to jest wynikiem tego, że gdzieś tam nie mam jakiegoś tematu do rozmowy, ewentualnie po prostu jestem jakoś zmęczony i odcinek wtedy nie jest zbyt dobrym pomysłem, ale wiem, że jakiś tam odcinek trzeba po prostu wam rzucić, nagrać, dlatego trochę robię to na siłę. Wiecie, jak to było podczas daily, kiedy się tam naprawdę cisnęło codziennie, cały czas. No, po czasie po prostu troszkę to wkurzało. Nie ukrywam, że teraz chciałbym troszeczkę właśnie te odcinki robić takie bardziej treściwe. Nie wiem też, jak ten wyjdzie, bo ogólnie czuję się w miarę wypoczęty. No i chciałbym wam dać jakiś dobry odcinek. A wiem, że też, że lubicie te odcinki ze zbierania kostek, dlatego te kostki są właśnie. No i jakoś to w miarę powinno dobrze wyglądać, co nie? Jeżeli tak sobie będę tutaj zbierał. Ponadto też, tak jak mówiłem, serdecznie zapraszam na Twitcha, bo streamki na Twitchu są niemalże codziennie. No i też pytacie, czy co z Eastern, jak to wygląda sytuacja. Przypomnę wam tylko tyle, że no jakby odcinki z Working Progress nie są nagrywane na próżno, to są po prostu odcinki, które mają wam pokazywać zawsze najświeższe informacje na temat mapy. I to jest taki właśnie, takie info ode mnie dla was, żebyście wiedzieli, co się właściwie aktualnie z mapą dzieje. Więc proszę mnie pisać, że tam co teraz z mapą, wysłałeś już tam od huba, coś zrobiłeś, nie czekać, bo mapa już nie wejdzie i tak dalej. Komentarze strasznie mnie denerwują, dlatego prosiłbym was serdecznie, moi kochani widzowie, żeby oglądać Work in Progress, bo to jest zawsze główne źródło wiedzy na temat mapy. Prosiłbym nie pisać durnych komentarzy, bo ja się momentami odpalam, a nie chciałbym tego robić. Po prostu oglądajcie Work in Progress, bo naprawdę to jest, zawsze tam są najświeższe informacje. Nie ukrywam, że troszeczkę się zmieniło odnośnie mapy i chciałbym wam pokazać, co się zmieniło. Jednakże chcę dopiąć jeszcze jedną kwestię, żeby mieć co wam pokazać, bo Work in Progress zawsze było czymś, co wam pokazuje najważniejszym, ale też jak jest taka, nie wiem, jedna drobna rzecz, to po co to pokazywać. Teraz mam taką dosyć fajną rzecz dla was do powiedzenia, no i po prostu chciałbym to zrobić. Najzwyczajniej w świecie chciałbym po prostu wam pokazać teraz, co z mapą się dzieje i tak dalej. Mogę wam powiedzieć teraz, ale no potem będzie, a kiedy to, a kiedy tamto. I co powiem, że tam, nie wiem, w 9 minucie odcinka 22 z Eastern na serii na wschodzie powiedziałem to i to. No nie, no komu chcesz szukać? Lepiej po prostu powiedzieć odcinek ten i sobie zobacz cały. No, te odcinki z Working Progress teraz są bardzo krótkie, ponieważ no mówię tylko informacje, właściwie nie pokazuję, co zrobiłem. No, na przykład takiej wersji konsolowej mapy, co mam powiedzieć? Zrobiłem to, zrobiłem tamto, no nie, po prostu usunąłem wszystko i mapa po prostu czeka, aż ktoś ruszy. No nie będę dokładnie mówić, na co czeka,
Ale no, będzie work in progress, to wszystko powiem, co nie? Jak na razie jakoś sobie tam to powoli leci i po prostu musimy poczekać. Więc to bardzo fajny screen może wyjść, ja sobie zrobię zdjęcie, okej? Zaraz zwracam. Dobra, jestem już po swobodnym, podjedźmy sobie troszeczkę. Podjedźmy, pozbieramy sobie fajnie. Myślę, że akurat będzie spoko, bo w jedną, drugą stronę i powinno wyjść całkiem, całkiem nieźle. Okej, chyba trochę zawiski fof dałem. O, dobra. Ktoś pytacie jednokrotnie, co to za modzik, krajo, co to za modzik, że tak kamerę udalasz i przybliżasz. To jest player kamera ludziska. Ja ją bardzo dawno, właściwie od początku farminga niemalże. No i nie wiem, czy do niej link jeszcze istnieje w ogóle, czy ten mod jest gdzieś zaplodowany. Ale po prostu mam ją bardzo dawno, od bardzo dawna. Myślę, że raczej no gdzieś na pewno jest, tylko po prostu nie wiem na jakim serwisie, nie? A właśnie, nie wiem, czy widzieliście, bo wam chyba nie pokazywałem, ale są to ogólnie, jest to autorska moja tekstura kończyny, w sensie tych belek skończyny, jak ona się podoba. Na mojej całkiem spoko wyszło w miarę, jednakże troszkę te takie odstające, te jak chciałem zrobić z kończyny, wychodziło bardzo średnio, więc niestety została trawa. Ale i tak jest spoko, zawsze jakaś tam kończyna swoja, co nie? To jest zrobione, dodana i tak dalej. Dobra. Będzie tak sobie za chwilę podjeżdżać, bo jak wiecie, no staram się tam coś powoli działać. A, ponadto niedługo rozpocznę współpracę z, mogę już nic powiedzieć, bo to jest taki pewniak, z Very Games. Czyli będę miał już jakby dwóch sponsorów, może nie, no dwie współprace, czyli właśnie z Enable, którą wam bardzo polecam. Macie też zawsze wstawki te i tak dalej w filmach, więc linki w opisie. No klikać można sobie popatrzeć. Ja używam, więc polecam. No i właśnie będzie Very Games. I jednocześnie chciałbym was zaprosić bardzo tutaj z okazji właśnie tego, że ta współpraca startuje na Twitcha, ponieważ będziemy sobie grać i będziemy grać sobie na Eastern z widzami, tylko oczywiście jak on powyjdzie. Więc jak wyjdzie mapa, robimy Eastern PGR i będziemy sobie cisnąć na jakimś zbudowanym przeze mnie gospie niedaleko, w jakimś fajnym, prostym terenie, na takiej wielkiej gospie na PGR-ku. No i z racji tego, że no nie będę żałował serwera, bo w końcu dostałem jakiś tam, mam nieograniczony dostęp, to zrobimy naprawdę ogromny serwer do tego, do farminga i będziemy sobie tam z widzami grać. Myślę, że to jest spoko opcja dla osób, które gdzieś tam zawsze chciały zagrać, interesują się tym. No to będzie fajna opcja, jak sobie pogramy wszyscy razem na mapie, prawda? No to jakiś tam, zaczniemy sobie z jakichś starych gratów, ja tam dodam troszeczkę pieniędzy na początek, żeby z czymś tam ruszyć, ale będziemy się rozwijać, to będzie sobie taki z rozwojem fajnym, więc spoko. Propos rozwoju, zapraszam też was jeszcze raz, jak mówię, na Twitcha, ponieważ mamy tam taką serię właśnie na streamach, która pokazuje nowe mocy na tej mapie i na tym save'ie, na właśnie na streamach, gramy sobie na tym, na tej gospie tutaj, w tym miejscu, może on coś tak teleportne wam pokażę. Okej, dobra, miałem wideo po prostu w rękach, nie mogę się depnąć, więc tak, gramy sobie na tym gospie tutaj, tak wam od razu polecę. Tu mamy koniki, tam jest daleko mamy kurniki i w ogóle to się rozwija na tym gospie właśnie tutaj. Tak patrzę, tu ogólnie mam wiatr jakieś tam postawione i w ogóle, więc jeżeli was to interesuje, tak co tu się wyprawia na tym, na tej gospie, na dużych maszynach, to zapraszam serdecznie, ponieważ naprawdę dzisiaj jest sporo, a mamy tam, o, wideo mi spadły, a mamy tam aż 12 hektarów chyba ziemi takiej, którą uprawiamy. I sejwik jest konkretny, bardzo ogólnie lubicie tego sejwa, więc myślę, że osoby, które są jeszcze tutaj na YouTubie, a nie są na Twitchu, to trochę się jeszcze tam wahają, więc naprawdę gorąco polecam sobie zobaczyć. Twitch nie gryzie, nie trzeba instalować żadnych aplikacji, bez konta można oglądać, więc nie ma problemu. Jak ktoś chce mieć oczywiście konto, to zapraszam do rejestracji jakiejś tam, jaką nie macie. No i też na 7000 followków będzie, jak mówiłem wcześniej, 10 VIP-ów do rozdania. A VIP daje wam bardzo dużo możliwości, o których więcej oczywiście mówię na streamach. Więc jak ktoś jest ciekawy, jak tego VIP-a zdobyć, co on daje i tak dalej, to wbijajcie na streamka, zostawiajcie followki, bo no, po prostu chciałem gdzieś tam tych VIP-ów uhonorować w jakiś sposób, co nie? A prawdopodobnie też na początku te pierwsze ogólnie, te pierwsze stream właśnie z widzami będę starał się robić z subskrybentami oraz VIP-ami, a potem dzisiaj będziemy sobie dobierać ludzi z czatu, tych zwykłych użytkowników, co nie?
bo chciałem też troszkę tych VIP-ów i subskrybentów wynagrodzić, bo oni naprawdę dają duże wsparcie dla kanału i no i po prostu chciałbym, żeby jakieś mieli wyróżnienie, więc jeżeli chcesz zagrać, no to możesz sobie zostawić followka, czekać na streamy i oglądać i na pewno wtedy też będzie można sobie ogarnąć parę fajnych rzeczy. Ponadto też na Twitchu wprowadziliśmy takie rzeczy jak podpisywanie profilu Steam. Wiele osób o to pyta, prosi, kiedy podpisz mi w Riot, bo nie mogę zaczekać, więc jest taka opcja. Wystarczy po prostu zostawić followka, tak jakby oglądać i za oglądanie, podczas oglądania streama otrzymać takie punkty. Nie jest w żaden sposób to pay to win, po prostu oglądasz i te punkty zbierasz sobie. No i za te punkty możesz sobie na przykład wymienić te punkty na podpis Steama albo na VIP-a właśnie, czy też tam na przykład jakieś łokieto mogę zrobić, albo jakieś pompki i takie rzeczy, takie for fun punkciki, więc możesz sobie sprawdzić, co nie? Dobra, a teraz może przejdźmy do odcinka, bo trochę dużo o tym Twitchu gadam, znaczy gadam o tym Twitchu, bo... O matko, poczekajcie. A teraz stało się coś niedobrego, bardzo niedobrego. Okej, okay. Wybaczcie, troszkę mi się zbugowała przyczepa, już jest okej, okay. Trochę domodowaliśmy, ale jakby... Delikatnie mi się to, mówiąc, zepsuło, ale już jest w porządku, więc spoko. Więc odbiegając już od tematu Twitcha, bo wiem, że dużo nie mówię po prostu, ale... no też właśnie długo chcę przygotować na pewną rzecz, o której na Twitchu wspominam wiele razy. A na YouTubie to nie mówię jeszcze, no bo... dużo rzeczy muszę jakby po prostu sobie w głowie poprzemyślać i tak dalej, więc myślę, że... gdzieś tam w przyszłości wszystko wam powiem. Więc zapraszam na Twitch, oglądajcie po prostu, bo streamy naprawdę bardzo ciekawe. Trochę tam się wgłupię, my gramy jakieś CSK z widzami i tak dalej. Jakaś Forza też się pojawia. Tak, a co, weźmy sobie normalnie te trzy kostki, tak trochę na speedzie. A, okej. Okay. A naprawdę warto. Dobra, co do odcinków ogólnie i tak dalej, jak to wszystko ma wyglądać. No to raczej wiadomo, że klasycznie, czyli lecimy z odcinkami. Czekajcie, to sobie tylko jeszcze na chwilę to odpakuję. Wyłącz, okej. No i dobra. Nie lecimy. Więc co do odcinków, to sobie też sporo rzeczy właśnie planuję zrobić gdzieś tam w miarę, żeby wam to też pokazywać, jakieś ciekawe prace. Także tam momentami piszecie, że ej Riot, po co znowu robisz jakieś te, jakieś tam remonty czy zmiany, graj na tym i tak dalej. Ja oczywiście doskonale to rozumiem, że chcecie, żebym grał na tym samym, że to było realnie, bo nie remontuje się, o sorry, nie remontuje się ciągnika oczywiście kilka razy zdarzanie, tylko raz na kilka lat. Ale jak mówię, no jeżeli chcę robić coś ciekawego dla was, to chciałbym, żeby po prostu odcinki wychodziły takie no ciekawe po prostu, żeby coś się działo na nich, a nie żeby była jakaś stypa, nie? Myślę, że też powinien się to zrozumieć, bo to wszystko robię jakby no dla was, nie? Seria na single ma to do siebie, że raczej mało rzeczy to się dzieje, jeżeli już coś się dzieje, to faktycznie na jakichś tam timelapsach, a ogólnie staram się, żeby wszystko wychodziło jak najlepiej, także myślę, że powinniście mnie zrozumieć co odnośnie tego, jak to mam wszystko zaplanowane na tą serię. Dobra, teraz tak powoli sobie wjadę. Wiecie co? Bym sobie jakiegoś screena strzelił tutaj fajnego na miniaturkę, więc wrócę do was za chwilę. Dobra, zagraliśmy sobie ciągnik, oczywiście już jestem na miejscu, teraz tylko jeszcze jakoś tam fajnie to zostało mi wyładować. Okej, okay. Siadło sobie fajnie, wiadomo, że w farmingu jest jak jest i nie ma tutaj oczekiwać od tej gry za wiele. O, taki trochę tetrisik. Gdzie to wygląda dokładnie? Bo tu jest lucerna, tu jest kończyna dla porównania, właśnie wam pokażę, jak te dwie tekstury wyglądają. Myślę, że różnica trochę jest. No to jest suche, więc kolorystycznie bardzo podobne, ale i tak jest ogólnie, staram się, żeby zrobić jakoś to, staram się zrobić się tak, żeby to była jakaś różnica w miarę, myślę, że wyszło. Więc to może jeszcze trochę porozrzucamy tam, a potem będę sobie to układał. Może oddalę sobie tak, jak powinno to być, na normalny FOV, standardowy. Okej. Okay. No i taki odcinek zaplanowałem sobie właśnie, żeby trochę sobie porobić. Wiecie co? Może sobie zejdę stąd. Okej. Okay. O! Żebyście mieli jaśniej. To zapalmy sobie. Myślę, że będzie ciekawie, jak będzie zapalone, bo no, co by nie było, shaderki są trochę ciemniejsze i tak dalej. Nie chciałbym też, żebyście mieli jakąś tam noc na odcinku. Dlatego tak myślę, że będzie spoko. Lampa sobie świeci gdzieś w tym miejscu tutaj. Nie patrzcie, jak ona jest zamontowana, po prostu. No. No jest jak jest, nie? Może zmienię bardziej poprzecznie. Nie, też nie da rady poprzecznie. No ale dobra, niech będzie tak. Okej. Okay. Dobra.
No i cóż, jeszcze miałem wam powiedzieć, kurczę, jakiś temat miałem przygotowany chyba. Też mówiliście, że jakieś tam, jeżeli na przykład nie mam jakiegoś pomysłu na temat, no to żebym odczytał wasze komentarze. Więc jeżeli macie jakieś pytania do mnie, w sensie, które chcecie zadać odnośnie nie mapy, a raczej gdzieś tam serii bądź kanału, no bo chodzi o mapy, to wszystko na streamach, wszystko na Work in Progress mówię, więc to nie ma sensu chyba powtarzać się. Ale jak macie jakieś pytania odnośnie kanału, no to możecie zadawać je w komentarzu. Ja jak coś tam, powiedzmy, zabraknie mi jakieś tam weny na rozmowę, to sobie będę po prostu brał stamtąd i być może gdzieś tam wasz komentarz przeczytam. A że teraz czytam wszystkie komentarze, no wiadomo, na głupi nie odpisuję je, albo sami je usuwacie w ogóle, bo chyba ostatnio chyba tak było, że chciałem na jakiś komentarz odpisać i tam ktoś napisał: ej, right, debilu, coś na coś, nie? No i myślę, wejdę, zobaczę, co się w ogóle dzieje, bo przyszło powiadomienie o tym. Chodzę, nie ma komentarza, nie? Mówię, aha. No więc, jeżeli coś tam będzie, jakieś fajne pytanka, to oczywiście wam mogę na nie odpowiedzieć, więc śmiało, sekcja komentarzy jest jak zwykle wasza. Pytanko tylko takie, czy konieczyna jest gdzieś tutaj w tych? Siano z konieczyny? Teraz czekajcie. Być może jest tak, że to jest siano skończone i naprawdę dałoby radę gdzieś tutaj to skołować. Trochę to właśnie słabo to, że to jest takie małe. Nie mam teraz jakby wpływu na to zobaczyć, co to jest napisane. No siano skończone, dobrze to jest napisane. Okej. No ale czemu nie mogę teraz tego dać? Może trzeba to siano z lucerny zabrać? Nie. Czekajcie, no postaram się jakoś tam władować. No dobra. Nieważne, może jest zapchane całe. Ale tu jest na przykład. Sprawdzę sobie to jeszcze, będę starał się zrobić się tak, żeby to wszystko działało i tak dalej. Znaczy, już powinno działać, tylko coś się może buguje, bo to kostki są takie troszkę. Znaczy nie no, kostka raczej powinna po prostu działać. Sprawdzę sobie to, żeby nie było problemu. W ogóle nie wiecie, ile ja tutaj przetestowałem rzeczy, co nie? Grając na tej serii. To był taki po prostu test, jeden wielki test ta seria, co nie? Odnośnie tej mapy. I naprawdę wyszło mi to fajnie, ponieważ dużo rzeczy przez tą serię zmieniłem, poprawiłem dla waszej wygody, bo sam jestem też jakby nie było graczem. No i wiem, co po prostu wkurzało, a co jest spoko. Więc wyście mi się naprawdę dużo rzeczy było do poprawki, a całe szczęście mało zostało. Bo właściwie tylko kilka tam jakichś drobnostek. Tak, cieszę się, że tak wyszło akurat tak. Dobra, wiecie co, nie wiem, czy mamy na wam pokazać po prostu wszystko, jak ja to wyładowuję. Zakończymy sobie pewnie odcinek za kilka minut. Po prostu, żeby was nie przeciążać, też zdaję sobie sprawę z tego, że zapewne jeden z was chce oglądać sobie właśnie piątkowym popołudniem, czy piątkowym porankiem, to właśnie jak ja napierdzielam kostki właśnie tutaj. Więc pewnie sobie to ułożymy, będziemy kończyć to część, co właśnie sobie rozrzuciłem. A poza odcinkiem zrobię sobie już tam, nie? Więc spoko. A propos streamów, bo też możecie pytać, kiedy będą. Tam jest jakaś grupa fanów, powiedzmy, tych streamów. Więc na weekend oczywiście streama nie będzie. Mam troszkę prywatnych spraw załatwienia, a że teraz nie mam studiów, w sensie nie mam zajęć na studiach na weekend, więc mam chwilę dla siebie, żeby ogarnąć sobie coś tam, jakąś prywatę. Także no streamów nie będzie, aczkolwiek w przyszłym tygodniu powinny być streamy z rana. Więc jeżeli ktoś jest ciekawy co i jak, to zapraszam na poranne streamy. No bo tak wychodzi, że teraz mam gdzieś tam tą zmianę w robocie, będę o drugą, czyli idę na popołudnie, a rano pewnie wstanę, odpalę streamka. Więc jakby ktoś był ciekawy co i jak, to zapraszam tam serdecznie. Bo po prostu wiem też, że niektórzy się po prostu nudzą na tych lekcjach, jak macie, nie wiem, tam chcecie uczyć się matmy, a wam baba każe uczyć się polskiego, a polski wam jakby średnio potrzebny, to chyba raczej wiem, że na polskim, a w tym przypadku akurat tak do przykładu podałem, ktoś nie będzie siedział, ewentualnie, nie wiem, jakaś WF, czy tam jakieś różne przedmioty mogą być, no to zależy od szkoły, nie? Mogą być nudne, albo macie okienko jakieś, czyli wolne, dlatego streamek będzie idealny, co nie?
Dobra, słuchajcie, teraz tak. Idealnym dla mnie teraz będzie zakończenie tego odcinka. Mega miło mi się go nagrywało. Mam nadzieję, że też się wam się go spokojniej jakby słuchało, bo staram się ogólnie spokojnie go nagrać. Coś tam, każde słowo jakoś tam w miarę ważyć. No i wyszło jak wyszło, zobaczymy na YouTubie, nie? Także dobra. Pies jest popierdzielony, no spajerem, zobacz co robi. Nie no. Dobra. To napiszcie hashtag. No niech będą. Hashtag koniecina, serducha walnej w ogóle, nie? O, tak się pożegnamy. Dobra. Lwiska, dzięki za uwagę, do kolejnych streamów i odcinków w sumie z streamów, tak powiem, powinienem powiedzieć odcinków, no ale dobra. Wiecie co chodzi. Do zobaczyska. Na razie, trzymajcie się. No i cześć. Pozdro.